Plan jest czarną komedią. Jest to historia, która zapowiada się trochę tak po polsku, typowo. Troszkę jest narzekania na początku, dużo pesymizmu. Ale w pewnym momencie następuje punkt zwrotny, po którym wszystko zaczyna się zmieniać i film nabiera kolorów. I historia staje się dosyć optymistyczna, z happy endem. To jest film o grupce emerytów, którzy spotykają się na jubileuszu szkoły podstawowej. Długo się nie widzieli, ale razem tu mieszkali, w dzielnicy Nowej Huty. To spotkanie powoduje zmianę w ich życiu. W wieku 60 lat następuje przełom i zaczynają robić coś dziwnego, szalonego. W każdym ujęciu, żeby Państwo siedzieli dokładnie na tych samych miejscach i tak dalej. Dobrze? Chodzi też o powtarzalność. To jest dla nas bardzo ważne. To jest produkcja niezależna, jest to nasz pierwszy film fabularny. Początkowo miał być to film krótki, około 30-minutowy, ale po nakręceniu pierwszej części materiału zdecydowaliśmy się podjąć wyzwanie i zrobić z tego film ponadgodzinny. W Hucie świetnie robi się filmy. Byliśmy na osiedlu Centrum B. W czasie przerwy czuliśmy się po prostu jak u siebie w domu, siedząc na podwórku, rozmawiając z ludźmi i to też wpływa na atmosferę pracy i na to, jaki będzie ten film. Mam nadzieję, że to się przełoży na to, jak film będzie odbierany. Film Plan jest też naszym planem, żeby zacząć produkować filmy. Mamy kolejne dwa scenariusze przygotowane, no i będziemy dążyć do ich realizacji. Reżyser chyba troszkę wyczuł dobrze nasze charaktery i tak nas obsadził, że dobrze. No, dajemy sobie na tyle mamy jakiegoś tej iskry Bożej aktorskiej, że po prostu wychodzimy obronną ręką chyba z tego, co mamy zagrać. To jest trudne, ale wykonalne. Pewnie, dajemy sobie radę. Tak, dajemy sobie radę i jeżeli by się jakieś inne propozycje pojawiły, to idziemy jak w dymie. No z tym, że może się okazać, że, bo dzisiaj mamy lecieć balonem, że to już jest koniec naszej tak kariery. Tak jest, że będzie po ekipie. Ciężkie. Nie? Ciężkie. Teraz chcę szukać dystrybutora, który, dzięki któremu puszczę film w kino. Chciałbym, żeby to nastąpiło na jesieni, na wczesnej jesieni tego roku. Razem z Marzeną organizujemy warsztaty filmowo-fotograficzne dla dzieci ze świetlic środowiskowych w 6 największych miastach Polski. Dotarłyśmy do Krakowa. W Nowej Hucie kręcimy z dziećmi film. Jest to historia, którą wymyśliły dzieci. Być może nie jest to historia taka do końca fikcyjna. Jest to jakaś ich opowieść. I dzieci grają też samych siebie, to znaczy o tyle grają samych siebie, że występują pod swoimi imionami, bo tak chciały. Cisza na planie. Kamera. Szybciej! Idź. Akcja! Do widzenia! Do widzenia! Do widzenia! Inspiracją do powstania scenariusza była dokumentacja
tutaj miejsc różnych z Nowej Huty. Poprosiliśmy dzieciaki, żeby zaprowadziły nas w miejsca, które są dla nich szczególnie ważne. Może mają jakąś osobistą historię, która się z nimi wiąże. Młodzi w końcu będą zauważeni. Nie będzie tak, że Nowa Huta jest oczywiście środowiskiem zwykłych, szarych, młodych ludzi, którzy nie potrafią nic, tylko siedzieć przed blokiem z piwem w ręku. Bardzo cieszy nas fakt, że w tym projekcie zdecydowali się też wziąć udział znani aktorzy. No to bierzesz Gabrysia za rękę, tak? Dobrze to mówię, czy źle mówię? Bardzo dobrze, tak. Bierzesz Gabrysia za rękę i przyprowadzasz go do ojca. Akcja! Gabryś! Gabryś!